Dzisiaj na Politechnice Opolskiej gościliśmy na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego zastępcę dyrektora infrastruktury w Ministerstwie Sportu, pana Remigiusza Ludwiga. Zaprezentowaliśmy naszą bazę dydaktyczną oraz naukową. Mówiliśmy o tym, jak wygląda szkolenie w naszym klubie sportowym AZS, o sekcjach sportowych, o możliwościach i perspektywach rozwoju. Myślę, że wizyta zaowocuje dobrą współpracą z ministerstwem oraz tym, że nasza baza sportowa ulegnie polepszeniu. Powiem może troszeczkę od jakby drugiej strony, bo przyjrzałem się tutaj, zadałem sobie pewien trud, żeby zanalizować, jak wygląda stan nasycenia, jeśli chodzi o bazę sportową w województwie w kontekście podstawowych obiektów sportowych, i trzeba powiedzieć, że województwo opolskie jest jednym z dwóch województw w kraju, w którym nie występuje powiat, w którym nie ma pływalni. Także jeśli chodzi o pływalnię, tutaj stan takiego podstawowego nasycenia jest zachowany. Również jeśli chodzi o gminy, które mają salę gimnastyczną na swoim terenie, to tutaj jest jakby stuprocentowe pokrycie takimi gminami, czyli nie występuje gmina, w której nie ma pewnej wymiarowej sali gimnastycznej. Także jeśli chodzi o takie zupełnie podstawowe obiekty, to wygląda to na, powiedzmy, w skali porównawczej kraju bardzo dobrze. Jestem przekonany o tym i marzy mi się, aby Politechnika Opolska, którą chcemy wspierać przede wszystkim w kontekście sportu akademickiego, bo mogę w sprawach sportu się wypowiadać, bo za te rzeczy koordynuję w Opolskim Ratuszu. Chciałbym, żeby była właśnie tym miejscem, tym punktem, w którym będzie odrodzona opolska koszykówka, gdyż koszykówka jest świetną dyscypliną zespołową, grą zespołową, która odciąga dzieci i młodzież od narkotyków, narkomanii i alkoholu. Więc pomysł na wspieranie projektu Reaktywacja koszykówki to dzisiaj jest rzecz najbardziej realna i takie wsparcie miasto Opole udzieli Politechnice Opolskiej, jeżeli się zdecyduje na reaktywowanie koszykówki. Politechnika Opolska.